Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do krótkiej recenzji Realme 6 Pro. Dlaczego mówię o krótkiej recenzji? Ostatnio pojawiło się trochę Realme oraz Oppo u mnie. Ta nakładka jest zbieżna, chociaż nazywa się oczywiście inaczej. Mówiłem o tych różnicach. Omówimy sobie to na samym końcu, ale przejdźmy do jakości wykonania i wyglądu. I z Realme 6 Pro jest delikatny problem, jeżeli chodzi o samą konstrukcję. Urządzenie jest wykonane z aluminiowej ramy, to na 100%. Z przodu mamy Gorilla Glass 5 generacji. I z tyłu, nie wiadomo, gdybym nie spojrzał w specyfikację, powiedziałbym, że jest plastik. Tak cienki jest ten materiał niestety, natomiast w specyfikacji zarówno na różnych stronach, ale również na stronie producenta jest podana Gorilla Glass 5 generacji. Różni recenzenci mówią o plastiku, ja również bym się do tego skłaniał, pozostawiam osąd Wam. Sam smartfon jest duży, ponad 200 gramów, to nie jest jakaś tam mała konstrukcja, zakrzywiona z tyłu, do tego zaraz sobie przejdziemy. Po prawej stronie mamy przycisk zasilania, który oczywiście jest płytką dotykową, jest to skaner odcisków palców. Bardzo szybki, bardzo wygodny, myślę, że w dobrym miejscu, no mógłby być ciut niżej może, ale rzeczywiście w większości przypadków bardzo celnie w niego trafiałem i urządzenie odblokowało się za pierwszym razem. Tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. Sam przycisk jest również bardzo dobrze osadzony, nie lata nic. Natomiast w tym miejscu muszę od razu zgonić, niestety w tych wszystkich telefonach Realme, niezależnie czy są tanie czy drogie, wibracja niestety jest jak z telefonu za 500 czy za 600 zł. Bardzo słaba, niestety szkoda, chciałbym żeby to brzmiało no, troszkę lepiej chociażby, nie mówię już o jakimś poziomie flagowym, więc niestety wibracja mocno zawodzi. Po lewej stronie natomiast mamy slot na dwie karty nano SIM i jeszcze microSD, więc można sobie tą pamięć rozbudować, nie ma tutaj jakiegoś większego problemu i to bardzo cieszy. No i mamy dwa przyciski odseparowane również do regulacji głośności, również bardzo dobrze osadzone, nic nie lata, żadnych luzów właściwie nie ma, minimalny skok, więc takie jak lubię. W tej materii jest jak najbardziej wszystko ok. U góry tylko mikrofon do redukcji szumów, na dole natomiast mamy podstawowy mikrofon, głośnik pojedynczy i on gra dobrze, w sensie nie ma tu jakiegoś wielkiego szału, może jest trochę ponad przeciętnie. Dźwięk jest czysty w całym zakresie, basu oczywiście nie słychać, więc nie mogę powiedzieć, żebym był z tego komponentu jakoś niezadowolony, jest po prostu ok. Oprócz tego mamy złącze słuchawkowe i zwracam uwagę, że oczywiście można włączyć sobie Dolby Atmos w ustawieniach po podłączeniu takich klasycznych słuchawek i dźwięk jest dużo lepszy, można rzeczywiście sobie przyjemnie posłuchać muzyki czy oglądać w ten sposób film i to mocno doceniam. No i na dole mamy port USB typu C, bateria 4300 mAh, szybka ładowarka 30W w zestawie, w godzinę ładuje urządzenie do pełna od kilku procent, więc wynik jak najbardziej ok. Oczywiście indukcyjnego ładowania nie mamy. A jeżeli chodzi o czas rozładowywania, ja testowałem cały czas na 90 Hz, bo tak, to jest ekran 90 Hz, o tym za chwilę. I wyniki miałem od 4 do 7 godzin. W zależności czy na Wi-Fi, czy bardziej na LTE, wydaje mi się, że te wyniki są jak najbardziej akceptowalne. To jest 1 do 2 średnio intensywnych dni. Jeżeli mocniej dociśniemy urządzenie przed końcem dnia, może zdarzyć się, że się rozładuje, szczególnie na LTE, ale i tak uważam, że urządzenie dawało sobie bardzo dobrze radę, tym bardziej, że można było je właśnie bardzo szybko podładować. Nie ma żadnego oficjalnego certyfikatu na wodoodporność, prawdopodobnie można urządzenie delikatnie zachlapać. Wracamy teraz do tyłu, tak jak mówiłem, konstrukcja jest zakrzywiona, oczywiście mam tą wersję taką bardziej czerwoną, nawiązującą do pioruna, nie wiem czy to jest jeden piorun, czy taki podwójny piorun, bo wygląda to bardzo ładnie, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że to jest plastik, chociaż zwracam uwagę, że w specyfikacjach jest, że Gorilla Glass 5 generacji. Mamy zestaw czterech aparatów pionowo, które delikatnie wystają, myślę, że tak parę milimetrów, na pewno zbiera się tam sporo brudu, zwracam uwagę, że w zestawie jest silikonowy case, który oczywiście maskuje to na zewnątrz, że telefon nie będzie się bujał na boki, ale zbiera się tam sporo brudu tak czy siak. No i aparat 64 megapiksele ze światłem 1.8, to jest matryca Samsungowa GW1. Mamy 12 megapikseli ze światłem 2.5, ekwiwalent 54 mm, to jest teleobiektyw dwukrotny. 8 megapikseli ze światłem 2.3, 13 mm, jeżeli chodzi o ultraszeroki, 119 stopni. I totalnie bezużyteczne 2 megapiksele ze światłem 2.4 jako detekcja głębi razem z makro. Jest pojedyncza dioda doświetlająca, na dole logo Realme i tyle. Przechodzimy sobie do przodu, czyli do ekranu, jest to taka powiedzmy mieszanka fajnego z niefajnym. Niefajny, bo jednak jest to IPS, w tej cenie już zdarzają się OLEDy czy Super AMOLEDy, więc warto na to zwrócić uwagę. Jest to IPS 6,6 cala, 1080x2400 pikseli w proporcjach 20:9, około 400 punktów na cal, więc szczegółowość jest jak najbardziej dobra. Kolorystyka wydaje mi się, że jest ok, jedyne moje zastrzeżenia no to brak takiego świetnego kontrastu, czerni, no i niestety ekran dość mocno przygasza się, jeżeli chodzi o odchylanie w lewo, w prawo czy w górę, w dół. Niestety polaryzacja pozioma również zawodzi, wtedy nic nie widać na ekranie,
i to są moim zdaniem te największe minusy. Natomiast mamy tutaj ekran, który jest odświeżany w 90 Hz, więc wygląda to jednak troszkę płynniej niż standardowo. I jak na tą półkę cenową wydaje mi się, że jest to nadal coś wyjątkowego. U góry po lewej mamy podwójny aparat, który zajmuje sporo miejsca, 16 megapikseli ze światłem 2.1 jako ten podstawowy. Mamy również szerokokątne 8 megapikseli ze światłem 2.2 do grupowych selfie. No i takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o dobór tych przednich aparatów, jest dla mnie jak najbardziej odpowiedni. Ramki po lewej, po prawej i u góry są w miarę symetryczne, wygląda to ładnie, bródka na dole większa i maskownica u góry wpasowana bardzo fajnie w ramkę, więc ogólnie wszystko mi się podoba. Szkoda, że nie mamy żadnej diody powiadomień, naturalnie na IPS-ie niestety nie ma sensu tutaj wyświetlania ekranu Always On Display. Przypomnę, że kamerami można również odblokować urządzenie za pomocą rozpoznawania twarzy, działa szybko. Jest to oczywiście skanowanie w 2D, więc nie jest specjalnie bezpieczne. Przypominam, że na starcie na telefonie jest przyklejona folia, która w niczym nie przeszkadza, a na pewno zabezpieczy ekran przed takimi przypadkowymi ryskami. Przechodzimy do specyfikacji. Snapdragon 720G, mamy tutaj Adreno 618, 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć i urządzenie naprawdę działa bardzo dobrze, responsywnie, nic się nie wiesza, aplikacje zostają w tle. W połączeniu z 90 Hz ekranem działa to naprawdę bardzo dobrze, daje radę, nie mogę mieć większych zarzutów do płynności działania Realme 6 Pro. Urządzenie również podczas dłuższej rozgrywki nie nagrzewało się i to również uznaję za spory plus. Przechodzimy do aparatu, bo interfejs jest bardzo dobrze znany. Oczywiście na dole przełączamy się między szerokim, podstawowym obiektywem, zbliżeniem dwukrotnym, ale również tym pięciokrotnym, takim hybrydowym. Tryby wybieramy sobie jeszcze poniżej. Oczywiście jest tryb 64-megapikselowy, który no, robi trochę bardziej szczegółowe zdjęcia, ale ta różnica jest na tyle mała, a niestety zdjęcia są troszkę dłużej robione, że ja bym praktycznie z tego nie korzystał. Jest tryb portretowy, ultra makro, ekspert, który można dowolnie właściwie wszystkie parametry sobie korygować i to również uznaję za spory plus. Jeżeli chodzi o zdjęcia w ciągu dnia, są oczywiście z automatycznym HDR-em, można zmieniać sobie również nasycenie kolorystyki, jeżeli chcemy, żeby były bardziej podbite. Są dodatkowe filtry. Zdjęcia robione są bez zbędnej zwłoki, właściwie natychmiastowo. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń co do samego sposobu wykonywania fotek. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia w ciągu dnia, no to te z podstawowego obiektywu mogą się podobać. One rzeczywiście wychodzą fajnie, z ładną boką. Tutaj jesteśmy w stanie Realme 6 Pro wyciągnąć naprawdę fajne zdjęcie. Zwracam uwagę na tą samą tendencję, co przy poprzednich jakby modelach Realme, czy też przy Oppo. Niestety do prześwietlania nieba bardzo częstego, kosztem tego, że po prostu reszta kadru jest dobrze doświetlona. Niestety z tym niebem nie zawsze sobie telefon świetnie radzi. Szeroki kąt niestety na krawędziach bardzo rozmyty, więc to również nie wygląda specjalnie fajnie. Beczkowanie również zauważalne, więc zwracam uwagę, że tylko w naprawdę bardzo dobrych warunkach i przy specyficznych warunkach, gdzie nie będzie widać tego zniekształcenia, te fotki wyjdą naprawdę fajne. No i zbliżenia do pięciokrotnego są jak najbardziej akceptowalne. One wyglądają tak do wrzucenia, powiedzmy nawet gdzieś tam na social media. Wszystko, co chcielibyśmy powiększyć więcej, niestety wygląda już bardzo słabo. Oczywiście telefon rozpoznaje sceny i dobiera automatycznie kolorystykę, chociaż ona jakoś mocno nie jest zmieniana. Tylko te takie bardzo agresywne kolory, jak czerwony, zielony czy jakiś fioletowy, czasami potrafią być jakby no przejaskrawione niestety. Tryb nocny, ten Ultra Night, spisuje się również całkiem nieźle i jest dostępny we wszystkich obiektywach, więc tutaj uznaję to za spory plus. Automatycznie oczywiście włącza się też taki tryb nocny w momencie, kiedy robimy zdjęcie, ale on tak długo nie naświetla jak właśnie tryb Ultra Night. Przykładowe zdjęcia porównawcze zwykłych zdjęć i Ultra Night właśnie tutaj macie. Ten tryb robi to, co ma robić, jeżeli chodzi o zdjęcia, czyli rozjaśnia je i trochę wyostrza. One są takie, powiedzmy, w miarę naturalne, w sensie nie wyglądają źle z podstawowego aparatu. Z pozostałych obiektywów niestety wygląda to znacznie gorzej, a z szerokiego kąta niestety no tutaj się dużo, szczególnie w tych bardzo ciężkich warunkach nocnych, nie da uratować. Jeżeli chodzi o wideo, maksymalnie 4K 30 klatek, natomiast zwracam uwagę, że wyłączony jest z tego szeroki kąt niestety, on jest ograniczony do Full HD. No i tak samo nie mamy tu optycznej stabilizacji, więc jeżeli chcemy włączyć sobie tą elektroniczną, wtedy ta jakość filmów również jest obniżana. No i nie wygląda to specjalnie fajnie, a bez stabilizacji te ujęcia 4K 30 klatek jednak powinny być takie bardziej statyczne niż chodzone, bo będzie to wszystko niestety na filmie widać. Tu również tendencja do tego, żeby prześwietlać niebo, ale reakcja na ekspozycję jest poprawna, na ostrość również nienaganna, wszystko się szybko ostrzy, niezależnie czy w bliskim, czy w dalekim kadrze, więc do statycznych ujęć jak najbardziej ok. No i wspomnę tylko oczywiście, że różnica między poszczególnymi obiektywami nie jest identyczna i te kadry potrafią się zmieniać, nawet jeżeli delikatnie obrócimy telefon. Dość oczywiste w tej półce
cenowej. Jeżeli chodzi o selfiaki, bardzo fajnie, że można zawsze wybrać sobie dwie ogniskowe, to zawsze doceniam. Jeżeli robimy sobie jakieś grupowe selfie, to zawsze lepiej wypadnie, nie musimy jakoś specjalnie wyciągać ręki. I selfiaki oceniam pozytywnie, są w punkt. Nasze twarze są wyostrzone, reszta kadru delikatnie może być rozmyta. Niebo również jest przepalone, czasami delikatnie, czasami jesteśmy na tle białej plamy. Na to zwracam uwagę. Podsumowując, czy Realme 6 Pro jest dobrym telefonem? Uważam, że tak. Znaczy, wszystkie parametry są jak najbardziej poprawne, nie ma żadnych rażących wad w tym telefonie, które by po prostu powodowały, że nie poleciłbym tego smartfona. Mamy i Wi-Fi 2.4 i 5 GHz, jest NFC, GPS, mamy Bluetooth 5.1, więc większość rzeczy na pokładzie w tej półce cenowej się tutaj znajduje, ale zwracam też uwagę na smartfony, które były jakiś czas temu droższe, a teraz staniały i mamy i wysuwane aparaty, i mamy telefony z ekranami Super AMOLED, więc to są te rzeczy, które mogą wypadać po prostu lepiej, no chyba, że cena Realme 6 Pro dość szybko spadnie i wtedy rzeczywiście będzie telefonem jednym z najlepszych w swojej półce cenowej, szczególnie w tej specyfikacji. Dajcie znać, co myślicie. Zapraszam do testu Realme X50 Pro. Jeżeli interesują Was słuchawki Buds R od Realme, które również testowałem, takie powiedzmy klony AirPodsów od Apple, to możecie je również tutaj dorwać w karcie powyżej. Zapraszam do subskrypcji, do polajkowania. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.